Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pokażę partię, którą rozegrałem u przyjaciół Moskali nie tak dawno z człowiekiem, który wygrał następny turniej z dobrym zawodnikiem. Miał tego rankingu ponad 2400 na Lichessie. Znaczek, że jest mistrzem Lichessa czy coś. Czy nie pamiętam. I żeśmy sobie grali. Graliśmy sobie spokojnie. E4. C5. A! Jeszcze jedna sprawa. Przeciwnik o takim groźnym nazwisku, który nawet trudno wymówić, Statercest, podobno jakiś bojownik, wziął tak zwanego berserka, czyli skrócił sobie czas do namysłu. Ja miałem 3 minuty plus 2 sekundy na ruch. Natomiast on uznał, że ze mną wygra i zredukował swój czas do 1,5 minuty. Dzięki temu, gdyby ze mną wygrał, dostałby podwójną liczbę punktów. Ja z nim wygrałem, a podwójnej liczby punktów nie dostałem. No, zacząłem normalną partię wariantem smoczym. Uciekł do wariantu, a Łapina nie przyjął odważnej walki. Przyjął, no, wybrałem rzadką kontynuację, ale polecano mi Dżindicha Szwilego, G6 i po D4, CD4, CD4, zagrałem D5. Jest to bardzo dobra kontynuacja, jeżeli teraz białe pchną na E5, dobrą odmianę francuskiej Karokana, dobrej redakcji, bez problemu z białopolowym gońcem. Zbił na D5. Żeby było śmieszniej, jest to normalna pozycja z obrony Karokan, w tak zwanym ataku panowa. Powstała pozycja, która może powstać z dwóch debiutów, może też powstać jeszcze z obrony Grünfelda, więc pozycja była mi znajoma. Problemem jest... Przepraszam, pion D5, ale problemy on jest dla białych. Czarne tego pionka prędzej czy później odbiją. Pionki są słabe, pion D5 nie ma wsparcia od tyłu wieżami, bo zasłania pion D4. Problem jest taki, że jeżeli białe bronią wszystkimi siłami pionka D5, końcem, manem, skoczkiem z F4 i C3, to te figury stoją i nie mają ruchów. A jeżeli przestaną go bronić, no to czarne pionka odbiją. Jeszcze jest jedna możliwość, że białe pchną pionka na D6, wtedy czarne biją i powstaje pozycja z popchnięciu na D5 ze statycznym centrum. Wszystko jest znane, więc robię proste ruchy. Skoczek F6. Skoczek F6. Goniec B5 szach. Szach jest niegroźny. Wiemy, że nie należy się osłaniać gońcem, bo nie będzie pola dla skoczka. Zasłaniamy się skoczkiem, który po roszadzie się rozwiąże i przyjdzie na B6, a potem na D5. Na B6, potem na D5. Białe drugi raz atak bronią pionka, znaczy bronią pionka, my się nie przejmujemy. Skoczek F3. Roszada. Roszada. Skoczek B6. I teraz widzimy, że pion D5 musi być odbity. Goniec G5. No goniec nie stoi dobrze, ale naciska na punkt E7. Moglibyśmy już tego piona odbijać, ale lepiej zakończyć rozwój, jak mówiłem. Nie należy się spieszyć. Kończymy rozwój. Wieżę możemy postawić na C8, na otwartej linii. Skoczek wejdzie na pole C4 i wszystko będzie. Hetman B3. No i teraz trzeba bić. Skoczek F bije na D5. Skoczek bije na D5. Skoczek bije na D5. Widzimy, że w efekcie białe uzyskały izolowanego piona hetmańskiego, który jest blokowany przez czarne. I już atakowany przez gońca. Wszystkie figury czarnych stoją znakomicie. Goniec C4. O,
I mamy mały problem. Mamy problem. Nie można zagrać pionkiem na e6, ponieważ goniec będzie się źle czuł z tej strony zablokowany pionkami. Musimy mieć łączność ze skrzydłami. Możemy zagrać e6, gdy gońca już nie będzie lub gdy będzie stał na d5. No to cofamy na razie skoczka. Okazuje się, że goniec białych nie ma miejsca. Idzie na d3. Bijemy. I ponieważ chcemy postawić pionka na e6, musimy go rozwiązać. Hetmanem trzeba tak odejść, żeby skoczek na niego nie napadł. Hetman d6. Wieża fe1. e6. Gra czarnych jest prosta. Te posunięcia robiłem wielokrotnie. Wielokrotnie grałem takie pozycje. Wieża ac1. Teraz pytanie. Czy? No nie możemy postawić wieży na d8, więc nawet tego pytania nie ma, ale pytanie jest. Czy stawiać wieżę na linii, da atakować pionka? Owszem, tak. Ale istotniejsza jest linia otwarta c. Więc gramy wieżą na c8, żeby tu ograniczyć wieżę. Hetman e4. Posunięcie bez sensu. Niczego nie zmienia. Przeciwnik gra bez planu. Gra słabo. Wymieniamy wieżę. I hetman d7. Chcemy postawić wieżę na c8. Skoczek na e5. Naskok jak naskok. Będzie groziło f6 wygranie. Hetman d5. Nie boimy się wymiany hetmanów, bo bez hetmanów pion d4 też będzie słaby. Zaatakowaliśmy również punkt a2, więc specjalnie biały nie ma wyboru. Widzimy, że spokojną grą uzyskaliśmy trochę lepszą końcówkę. To, że końcówka jest lepsza, wynika również z faktu, że goniec białych jest czarnopolowy, pion jest na czarnym polu, to nie współpracuje. Tu piony są symetryczne. Przewaga czarnych jest w tej chwili minimalna, no ale trzeba grać. Skoczek f3. Groziły widełki na f6. a6. Pionki powinny stać na białych polach. Gdy mamy gońca czarnopolowego, pionki powinny stać na białych polach. Białe mają raz, dwa, trzy, cztery pionki na czarnych polach. Muszą to jakoś rozwiązać. a3. Nie jest to dobre posunięcie. Ogranicza skoczka, ale kolejne pionki idą na białe pole. Ja bym bardzo chciał, żeby mój pion przeskoczył na a4 i przywiązałby pionki do czarnych pól. Na razie mi się nie uda, bo na a5 białe zagrają a4. To, że czarne raz zrobiły błąd, nie znaczy, że za chwilę się nie poprawią. Gdy gramy z przeciwnikiem, zakładamy, że gra on poprawnie. Dobrze, nie zakładamy, że gra fatalnie. Nie będzie robił ruchów, które chcemy. h6, goniec z2. Goniec stoi źle. Możemy teraz postawić wieżę na d8. Wieża atakuje piona d4. Atakowany jest dwa razy, broniony jest raz. Jest zupełnie dobrze. g3. Kolejny pion stanął na czarne. g5. Chcemy pionka przerzucić na g4. Król g2. b6. Pionek idzie tymczasowo tylko. h4. No, przeciwnik pomógł. g4. Skoczek e5. I h5. Widzimy, że mamy trzy pionki białych zablokowane na czarnych polach. f3. Co teraz? Teraz nic. Teraz musimy zaatakować punkt d4. Punkt d4 najlepiej zaatakować. Skoczek e3. e7, przepraszam. Atakowany jest pogoniec e3. Możemy przyjść skoczkiem na pole f5. Goniec c3. No to nie jest dobre pole dla gońca, ponieważ stoi jako pionek. Jako pionek marnie stoi. Jednocześnie otworzyła nam się linia. Oddajemy czarnopolowego gońca.
i będziemy realizować przewagę dobrego skoczka nad złym gońcem. Pion na E5 na amen stoi na złym polu, na czarnym polu. Ponieważ nie chcemy, żeby biały miały wolnego pionka na linii H, bijemy i po króle F3 wpadamy wieżą. Z uwagi na to, że napadliśmy na pionka G3, grozi skoczek F5, król F2. Słabość, słabość, słabość. Ruch skoczkiem na F5 jest bardzo dobry, ale tu jest słabość, możemy rozbić piony. Podobno należało króla pociągać, może tak. Ale najpierw możemy. Teraz grozimy zrobić słabość i po biciu wieżą dać szacha, a po biciu pionkiem będą słabe pionki. Wieża sobie bardzo dobrze radzi z izolowanymi pionkami. Bardzo dobrze sobie. Goniec E1. Goniec E1 uciekł, ale mamy nowy obiekt ataku. Wieża B3. Szach jest niegroźny. Wieża C2. I teraz widzimy, że przewagę scentralizowanego gońca scentralizowanego skoczka nad pasywnym gońcem. Skoczek E3. Wieża C8. Bardzo słabe posunięcie. Goni króla do przodu. Król na wszelki wypadek idzie po białych polach, żeby goniec nie miał szacha. Na wszelki wypadek tak rutynowo, technicznie. Chociaż się okazuje, że w partii zagrałem królem na G7. Mniej technicznie. Pewnie chciałem bronić pionka F7. Król E2. I skoczek D5. Jak obronić punkt B2? I punkt G3. Goniec C3. No to jest samobójstwo. Otrzymujemy wygraną końcówkę wieżową. Bijemy. Nie można bić wieżą. Będzie przegrana końcówka pionkowa. Wieża bije A3. Król E3. I się okazuje, że wygrywamy zupełnie bez walki. No, trzeba zagrać B5 z następnym wieża A4 i z kontrolą czwartej linii, w szczególności pola C4. Przeciwnik zagrał wieżą na C7, nie wiadomo po co. I po co liczyć warianty, po co się męczyć? Przechodzimy do końcówki pionkowej. B4. Tu już nic nie pomaga, bierzemy piona. Król D4. Chcemy, nie boimy się wymiany wież, wymiany wież, wymiany wież. I tutaj mamy 3-3, a tu mamy tak zwanego oddalonego wolnego piona. Gramy najprościej w świecie. Idziemy królem wybić piony. Biały król nie może bronić pionów, bo musi łapać piona. Chyba tu czarne się poddały. Jak widzimy, prosta gra, obroniliśmy się w debiucie, nie daliśmy się zaskoczyć, znaliśmy debiut, graliśmy przeciwko izolowanemu pionowi hetmańskiemu, poradziliśmy sobie z nim. Przeciwnik miał złego gońca, mieliśmy lepszego skoczka nad gońcem. Powoli, stopniowo poprawialiśmy pozycję i pozycja sama się wygrała. To znaczy przeciwnik nam pomógł przegrać. Można grać z naszymi przyjaciółmi, Moskalami, równy z równym. Dziękuję bardzo za uwagę.